Cześć! W dzisiejszych czasach ze smartfonów korzystamy częściej niż z komputerów. Czasami nasz smartfon może nie wytrzymać całego dnia bez ładowania. W tym odcinku pokażę kilka sposobów na to, co zrobić, aby móc korzystać dłużej ze smartfona z Androidem. Zapraszam! Na początku sprawdźmy, które funkcje telefonu mamy włączone. Często pracują w tle, zużywając baterie, a niekoniecznie potrzebujemy ich w danej chwili. Są to na przykład funkcje płatności zbliżeniowej NFC, Wi-Fi, lokalizacja czy Bluetooth. Dlatego włączaj je tylko wtedy, gdy naprawdę ich potrzebujesz. Innym powodem zużywania energii w telefonie jest wyświetlacz. Warto więc włączyć automatyczne dostosowanie jasności ekranu do otoczenia, czyli tak zwaną jasność adaptacyjną. Zaoszczędzić baterię pozwoli nam też opcja automatycznego wygaszania ekranu, którą znajdziecie w ustawieniach ekranu. Ja ustawiłem wygaszenie ekranu po 15 sekundach nieaktywności. W niektórych telefonach można też zastosować tryb ciemny, który zmienia na przykład tło wyświetlacza i wygląd niektórych aplikacji, co oczywiście także wydłuża czas pracy baterii. Teraz sprawdźmy jeszcze, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Aby to zrobić, przejdź do ustawień i wybierz opcję bateria. Widzimy tutaj jej szacowany czas pracy obliczany na podstawie intensywności korzystania z telefonu. Poniżej widzimy, jakie funkcje i aplikacje działające w tle zużywają baterię i w jakim stopniu. Smartfony mają też opcję włączenia trybu oszczędzania energii. Jest to automatyczny mechanizm, który spowalnia rozładowanie baterii. Po włączeniu tego trybu aplikacje działające w tle zostają wyłączone, aktualizacje wstrzymane, a ekran może się przyciemnić. Ten tryb warto stosować w sytuacji, gdy chcemy, by telefon bez ładowania pracował jak najdłużej lub gdy mamy baterię rozładowaną poniżej 20%. I jeszcze jedna ważna rzecz. Staraj się nie dopuszczać do rozładowania baterii do zera. Baterie montowane w smartfonach bardzo źle reagują na całkowite rozładowanie i ładowanie do 100%. O tym i innych ważnych kwestiach na temat ładowania i oszczędzania baterii przeczytacie na naszej stronie. Link do poradników znajdziecie w opisie do tego odcinka. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.